Siema, z tej strony Domanu, a to jest kolejne co 3-tygodniowe paczkowe podsumowanie, które ogólnie, jak na mnie i moje szczęście do rozmaitych trafów, muszę uznać za bardzo udane, chociaż całość rozpoczęła się niezbyt przyjemnie, bo jak wiemy, jakiś czas temu EA, podobno przez przypadek, dodało do sklepu paczkę za 25 tysięcy monet z wymienną kartą Hero i wiedząc, że ta paczka może zostać szybko usunięta, po dostaniu od Maćka info, żebym prędko wszedł do futa i ją otworzył, ruszyłem jak torpeda, i aż nie zdążyłem jej nagrać, bo w ogóle o tym zapomniałem, ale trafiłem w niej Camposa sprzedanego za 20 tysięcy monet, więc czysto technicznie wyszedłem na tej paczce jeszcze na minus i wcale nie kłamię, że nie zdążyłem jej nagrać, bo to co z kolei widzicie teraz w tle to paczka z bohaterem za SBC, w której również trafiłem Camposa, tylko że niewymiennego. Więc no nie wymaga to komentarza, natomiast wiele osób prosiło mnie z kolei o komentarz całej tej zadymy z bohaterem dodanym do sklepu przez EA, no ale tak naprawdę ja absolutnie nic nie wiem jak do tego doszło i szczerze mówiąc jestem już trochę zmęczony tymi wpadkami elektroników, no bo ich jest po prostu za dużo, przez co no, stają się one męczące. Natomiast nie wykluczam takiej wersji, że to nie była wcale wpadka, tylko że EA celowo dodało tę paczkę do sklepu, żeby obniżyć prestiż kart Hero i zmniejszyć ich wygórowaną cenę. No ja już po tylu latach siedzenia w FIFA nie zostanę raczej niczym zaskoczony, no bo tak swoją drogą właśnie mija jakieś półtora roku od kiedy EA powiedziało, że wyjaśni sprawę z pracownikami, którzy sprzedawali na lewo najlepsze karty w grze za prawdziwe pieniądze, więc no tak to się żyje w tym Ultimate Team. No ale przejdźmy do rzeczy, czyli moich trafów, które jak wspomniałem, jak na moje możliwości były bardzo udane, bo po pierwsze rozegrałem dopiero 3 FUT Champions, a już za jedno z nich dostałem wymienną kartę wartą 100 tysięcy monet, no a konkretnie jest to Payet, więc zdecydowanie nie jest to coś, co zdarza mi się często. Po drugie w paczce z ikoną trafiłem gościa, którego widać teraz w tle i większość osób nie byłaby z niego zadowolona, a ja gdy go ujrzałem, szczerze mówiąc też nie byłem zbyt ucieszony, ale po takim dłuższym zagraniu Petrem Czechem okazało się, że póki co jest on naprawdę ogarnięty i gra zdecydowanie lepiej od chociażby takich Donnarumy, Alissona, Mignolu i tym podobnych bramkarzy, więc ostatecznie taka ikona za darmo, która posłuży mi chociaż przez miesiąc, to i tak dobry traf. No i po trzecie, najważniejsze, na premierę FIFA 23 dostałem od Microsoftu 24 tysiące FIFA Points, za które bardzo dziękuję. Ja oczywiście nie wierzyłem, że mogę trafić cokolwiek za te punkty, ale ostatecznie, gdy w grze dostępna była drużyna Ligi Mistrzów, postanowiłem wydać 4 koła z mojego konta na zwykłe paczki zawodników zawierające raptem 3 rzadkich piłkarzy i w jednej z nich do mojego klubu wleciał Kol, warty wtedy niemalże 250 tysięcy monet, jednakże wcale nie był to koniec, bo już w kolejnej paczce przywitał mnie pewien Anglik z Manchesteru City, którego wartość rynkowa w momencie trafienia wynosiła 400 tysięcy końców. Ponad 600 tysięcy zysku za 4 tysiące FIFA Points, to jest coś, czego absolutnie bym się nie spodziewał, no ale mam już odnośnie tego wyrobioną teorię, bowiem może po prostu przez to, że te 24 tysiące punktów tak leżały na moim koncie już gdzieś od 27 września, i w ogóle ich nie tykałem, to w końcu kiedy je ruszyłem, algorytm gry postanowił pokazać mi, że FIFA Points są fajne, trzeba je wydawać, no bo to się po prostu opłaca i żebym ogólnie wydał już teraz wszystko co mam, no a potem poszedł dokupić jeszcze więcej FIFA Points. Oczywiście w tym momencie troszkę fantazjuję, ale to nie jest dla mnie po prostu normalne, żebym paczka po paczce dostał wymienną kartę wartą setki tysięcy monet i ogólnie ja tych pozostałych 20 tysięcy punktów nie mam zamiaru wydawać wszystkich naraz, a po prostu przeprowadzę mały eksperyment i tak gdzieś co 3 tygodnie, kiedy w paczkach znajdować będzie się jakaś ciekawa drużyna, wydawać będę po około 4000 FIFA Points i zobaczymy, czy takie odwlekanie i niesystematyczne wydawanie FIFA Points będzie dawać lepsze rezultaty niż jednorazowe, natychmiastowe wyczyszczenie konta do zera. Natomiast to wciąż nie jest koniec, bo w jednej z paczek za ważne mecze otworzonej na webapie, no bo po prostu nie wierzyłem, że tam może mi wpaść coś dobrego i szkoda czasu logować się na konsolę, no i to tym bardziej po takich trafach i po takim szybkim wbiciu pierwszej rangi w FUT Champions, no ostatecznie wpadł wymienny Haaland sprzedany za prawie 200 tysięcy monet, więc nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego mi tyle daje i FIFA po prostu chyba się popsuła w jakimś kolejnym obszarze, no bo innego wytłumaczenia ja tutaj nie widzę. Co do pozostałych paczek, za 2 pierwsze FUT Champions no nie dostałem nic ciekawego, a najlepsza z kart to podwójne otrzymanie Harry'ego Kane'a, a z kolei za kwalifikację do teraźniejszego turnieju dostałem Merino,
który poszedł gdzieś za 50 tysięcy. Więc z jednej strony ja wiem, że u mnie dalej nie ma takich rewelacji jak u innych, typu trafienie wymiennego Patryka Wiery w średniej wersji. Jednak i tak pomału, bo pomału, ale jakoś mi się zbiera ten grosz do grosza na tyle dobrze, że póki co jestem po prostu zadowolony. Ostatnia rzecz, jaką jeszcze chcę się z wami podzielić, to paczka za SBC z kartą Hero, którą otworzyłem na pobocznym koncie, no gdzie niestety nie zdążyłem trafić bohatera za 25 tysięcy monet, ale i tak ta niewymienna karta, którą otrzymałem, to przepotężny Park Ji-sung, więc z jednej strony niesamowity traf, ale z drugiej strony wolałbym otrzymać parka na głównym koncie zamiast Camposa i to tym bardziej, że przecież nim gram, no a tak, no nie będzie z niego jednak nadmiernego użytku. No ale cóż, ostatecznie i tak jestem zadowolony i pytanie, co przyniosą kolejne 3 tygodnie i przede wszystkim, czy wydawanie bardzo powoli i w dużych odstępach czasowych FIFA Points będzie rentowniejsze, aniżeli czyszczenie konta z punktów do zera za jednym zamachem. Pożyjemy, zobaczymy. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!